Dzień dobry. Chciałbym, że tak powiem, powiedzieć coś śmiesznego na sam początek i tak w sumie się zastanawiam, co by tutaj powiedzieć. Miało padać. Nie no dobra, słuchajcie. Dzisiaj będzie o Tesli. Fajny wschód słońca, co? Dzisiaj będzie o Tesli. Nie wiem, czy wiecie, bo jak oglądałem tutaj internet, słuchajcie, oglądałem tego YouTube'a, co tutaj ma, że tak powiem, co tu, no, co tu widać na temat cewki Tesli. Na temat cewki Tesli. Oj, co, jeszcze się nie obudziłem, idę robić kawę. No dobra, słuchajcie, kawa jest na temat cewki Tesli. Będziemy tutaj próbować cokolwiek zrobić w niedługim czasie, słuchajcie. W tym, że nie wiem, czy wiecie, ta cewka Tesli nie ma promieniować promieniami, tak jak to było w większości filmów i w większości tutaj ci, co robią na YouTube, z tego, co tu widzę. Nawet te cewki, że tak powiem, grają w audio, akustycznie. Ale to nie o to chodziło, przynajmniej dla Tesli nie o to chodziło. Ta cewka miała działać, ale w drugą stronę. Ta cewka ma działać w ten sposób, że ona ma zbierać wolną energię i przekazywać do transformatora. Czyli po prostu chciał złapać piorun w cewkę Tesli. Z tego, co mi się wydaje. A jeśli się źle mi wydaje, żaden przesył wolnej energii na odległość, to nie do tego służyła cewka Tesli. Ona miała ściągać elektrycznie napięcie z ziemi, no, z otaczającego ją, że tak powiem, pola elektromagnetycznego czy elektrycznego nawet. No, tutaj sobie wczoraj trochę poczytałem, ale na ten temat bardzo mało jest w internecie. Ta cewka w ogóle nie do tego służy, co wy tutaj opowiadacie, to co pokazujecie, te filmy, nie? No tak, kawa jest, ciastko jest, nie będę jadł na razie, ale tak jak już mówiłem, ona ma zbierać energię, a nie wysyłać promienie. No, mam nadzieję, że komuś tam podsunąłem jakiś pomysł, żeby wykorzystać cewkę Tesli w inny sposób właśnie. Co tu by jeszcze dzisiaj, słuchajcie. Słuchajcie, to nie jest tak, jak wy sobie tutaj myślicie, że to ma... nawet patrzę, cewki do samodzielnego montażu są w zakupie, bodajże AVT. To jest zwykły generator i przetwornica na wysokie napięcie, żadna cewka Tesli, bo czy, no w sumie na tej podobnej zasadzie, tylko nie w tym kierunku to ma być. To ma zbierać z otoczenia energię wolną. Oczywiście w tamtych czasach, kiedy Tesla żył, był na tej zasadzie, że nie było tyle radia, w ogóle nie było radia. Słuchał szumu kosmicznego, że tak powiem. Czyli po prostu miał pole do popisu, że tak powiem, ściągnąć teraz tą wolną energię z ziemi, nie? Niekoniecznie z ziemi. Zobaczcie, nawet jest na tej zasadzie, że nawet nasza instalacja teraz elektryczna, którą też on wymyślił, jest na tej zasadzie, że jeden biegun to jest ziemia. Wystarczy nam jedna faza i dobre uziemienie i mamy prąd. A tutaj miało na tej zasadzie, to miał być ala kondensator. Kondensator bardziej, ta cewka miała służyć jako kondensator do przechwytywania bodajże z tego, co mi się kojarzy, co wczoraj czytałem, piorunów.
to miało być możliwość ujarzmienia pioruna. Wiecie, jaka to jest energia? To jest taka energia, żebyśmy na kuli ziemskiej nie potrzebowali żadnej elektrowni przez najbliższe kilkadziesiąt lat po jednej burzy. Tutaj z tego, co patrzę, robię te akule, czy jakoś tak, nawet nie wiem, co to takiego. A mnie to jest trochę bajki. Jeden biegun zakupują w uziemienie, czyli w ziemię, i ciągną energię, tak? Zobaczymy, może wykonamy coś takiego w niedługim czasie. Spróbujemy wprowadzić to w rezonans, bo to tylko o to chodzi. Chodzi o to, żeby był rezonans tej cewki. Ma bardzo duże znaczenie ilość zwojów na tej cewce spróbujemy coś takiego wykonać i zestroić. A jak się nie uda, to będzie... No myślę, że się nie uda, bo to było cały czas jako prototyp. To nigdy nie wyszło do Tesli, to co on chciał stworzyć. I w pewnym momencie stworzył nadajnik wysokiego napięcia, że tak powiem, bez kabla, nie? Na tej zasadzie. Tak, a tam dzisiaj będzie pogadanka, słuchajcie. Może się zaadoptuje to do jakiegoś tam filmu, a może i nie. No dobra, to by było na tyle w tym krótkim odcinku. Takiej zapowiedzi, bo to miała być tylko zapowiedź, słuchajcie. Na temat cewki Tesli i czerpania energii z ziemi i z otoczenia. Nie wierzcie w te różne magrawy, nie nawijajcie, bo to jest normalnie masakra to, co tutaj, co niektórzy pokazują. Oj, nie ma sensu. Osobiście chyba nawet jednego kiedyś nawinąłem. Słuchajcie, miało padać. Przyjechałem tutaj, żeby popodlewać. Kurczę, jeszcze i pompa chyba nie włączona. I nie mamy tutaj nawet wody, bo czekam na wodę. Nie wiem o co chodzi i dlaczego, ale nie ma ciśnienia w rurach. O Jezu, normalnie. No to przynajmniej film wyszedł. Miałem popodlewać dzisiaj. Wstałem o 3:00, o 3:30 rano. Przyjechałem, wschód słońca był, już za chmurką. Słoneczko. Rozwinęłem, że tak powiem, ten wąż, odkręcać kran jak zwykle standardowo, zamiast najpierw sprawdzić. Podłączyłem spryskiwacze, a tu dupa. Nie wiem, czy dobrze robię, po prostu chciałbym troszeczkę właśnie Was naprowadzić, że cewka Tesli nie miała prawa, znaczy nie służyła do tego, żeby emitować wysokie napięcie, tylko żeby je po prostu ujarzmić. To by było tyle z mojej strony, słuchajcie. Poczekamy jeszcze z pół godzinki na wodę, a jak nie, to będziemy dzwonić do prezesa. Bo to tak nie może być. O, patrzę, sąsiadka trampolinę postawiła. Będzie wesoło w weekend. Pozdrawiam. Dobra, jeszcze na koniec tylko takie krótkie, małe ogłoszenia. Słuchajcie, bo tam było kilka komentarzy, że z chęcią by się ktoś tu wybrał na grilla, na imprezę czy na coś. Słuchajcie, jest możliwość popływania sobie czarnochanczo kajakami. 50 zł bodajże kosztuje doba. Płyniemy po prostu z prądem czarnochanczo. Tam 17 albo 26 km zależy, ile sobie będziemy chcieli, bo w sumie to możemy 104 km ma czarnochancza. To taka informacja, można płynąć 7 dni i jest na tej zasadzie, słuchajcie, że bodajże chyba z tego co kojarzę, to 50 zł jest od kajaka za dobę.
płyniemy z prądem, z powrotem jest powrót, oni już transportują z powrotem na pole namiotowe busem i potem możemy sobie do rana robić ognisko na polu namiotowym. To jest jeśli chodzi o spływy jednodniowe. Jeśli o dwudniowe, to trzeba by było się dokładnie dowiedzieć, co z noclegiem, nie? Także słuchajcie, to naprawdę mało, znaczy dużo nie kosztuje, a frajda i ręce, no i opalenizna, to jest w tym roku już dwa razy mi zeszła skóra, raz z nóg i raz z rąk. Także ja, jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach. Będziemy coś tutaj może, a może jeszcze parę zdjęć na koniec po prostu z kajaczków. Pozdrawiam.